Ta jesień w naszym wykonaniu była poniżej oczekiwań, ale również no, wiele rzeczy, które się działo, myślę, że na jesień no, nie do końca sprzyjały temu, żeby ta drużyna dobrze funkcjonowała. Na dzień dzisiejszy na pewno jesteśmy z jednej strony bogatsi o doświadczenia. Poza tym myślę, że patrząc na szkielet tej drużyny, zbyt wiele się nie zmieniło. Na pewno patrząc na jakość, nie jesteśmy gorsi niż w minionym sezonie. Oczywiście ten cel długoterminowy to jest lepsze miejsce niż w poprzednim sezonie, ale naszym pierwszym celem jest to, żeby po tej rundzie zasadniczej być najpierw w ósemce i spokojnie się do tego przygotowywać, co przed nami. Ale zdajemy sobie sprawę, że na pewno nie będziemy taką drużyną, która będzie postrzegana przez pryzmat tego, że ma gdzieś zajmować miejsca w środku tabeli czy w drugiej części tabeli. To jest jasne i z tego też względu myślę, że i zawodnicy, i my jako trenerzy, sztab szkoleniowy, wszyscy związani blisko z klubem zdają sobie sprawę z tego, że ta presja i ciśnienie będzie bardzo duże, ale myślę, że my koncentrujemy się na naszej robocie, jeżeli tą robotę dobrze wykonamy. Mamy na pewno taki potencjał, żeby walczyć z najlepszymi. Jest świetna atmosfera, jest wielu piłkarzy, którzy walczy o miejsce w podstawowym składzie i to tylko dobrze wpływa na, nie tylko na atmosferę, ale także na poziom naszej drużyny, więc musimy się przyzwyczaić do tego. Klub idzie w takim kierunku, że chce zbudować drużynę, która będzie rywalizowała z Legią, z Lechem i z innymi drużynami, więc musimy być gotowi na rywalizację również i o miejsce w składzie. Nasz cel przed sezonem? Tak jak już wielokrotnie było napisane, prawdopodobnie to będzie awans do pucharów. To miejsce, które będzie dawać nam możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej bądź nawet Ligi Mistrzów, ale podchodzimy do tego ze spokojem, bo to jest odległa przyszłość. My się koncentrujemy na tym, by wygrywać ten mecz, który przed nami. A to, co będzie się dało później, no to już czas pokaże. Poprzedni sezon pokazał, że właśnie poprzez to, że ten początek był taki, a nie inny, spowodował, że końcówka sezonu była bardzo nerwowa i zabrakło jednak tych punktów. Co nie oznacza, że nie mogliśmy ich więcej zdobyć nawet w tej rundzie. Więc myślę, że trzeba punktować jak najwięcej, jak najczęściej, żeby w trakcie sezonu, w pewnym momencie, kiedy przyjdzie jakaś porażka, żeby nie zaczynać od początku, a móc się odbić w kolejnej kolejce. Patrząc na ten okres przygotowawczy, szczerze mówiąc, no nie możemy narzekać, z wyjątkiem tych urazów. Jak się okazało, na tą chwilę niezbyt takich poważnych, gdzie ci zawodnicy byliby włączeni na tygodnie czy miesiące. Tak z tego punktu widzenia jest wszystko ok. Patrząc również na te mecze towarzyskie, jakie rozgrywaliśmy z wymagającymi przeciwnikami, nie wyglądało to źle, ale oczywiście mecze mistrzowskie to coś innego, to jest weryfikacja i inna stawka, inna presja, to co już na początku powiedziałem, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno mamy dużo, dużo jakości, potencjału, możliwości co do tego, żeby grając w szczególności na naszym stadionie, walczy w każdym meczu o zwycięstwo.